Cześć wszystkim, Patryk Strzelewicz. Cieszę się, że mogę być tu ponownie. Chciałbym podziękować za zaproszenie, ale tak naprawdę tym razem to wprosiliśmy się ewidentnie, bo temat nam bardzo pasuje i odpowiada temu, czym zajmujemy się w Poznaniu od relatywnie niedawna. To nie my. Play też może być. Dobra, aha. Wszystko nazywa aula prezentacji. No widzisz, następnym razem nazwiemy inaczej. Wtedy. Okej. Dziękuję Ci bardzo. Reprezentuję spółkę Mind Sailors. Jestem szefem biura projektowego, które zajmuje się wzornictwem przemysłowym i R&D, ogólnie pojętym i szeroko pojętym. Spółka działa na rynku od ponad dekady. Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu różnych projektach z branży elektroniki konsumenckiej, IoT, awiacji, transportu drogowego, rzeczy wszelakich. Mamy taką możliwość, żeby brać udział w takich projektach, ponieważ zajmujemy się dość, w MyCellus dość wąskim etapem, na etapie tego całego tworzenia projektu, tego New Product Development Process. I mamy to szczęście, że zgłasza się do nas dużo projektów o pomoc w tej kwestii wzornictwa przemysłowego. Jestem tutaj dzisiaj, żeby opowiedzieć o tym, częścią jakiego funduszu inwestycyjnego staliśmy się niedawno, jakie mamy plany i jakie realizacje dotychczas. Mind Sailors to kilkuosobowa firma z dość dużym networkingiem, o którym powiem za chwilę, której przyświeca taka fajna maksyma pana Kiyosakiego, która mówi o tym, że jeśli chcesz gdzieś dojść, znajdź osoby, które były już tam wcześniej. My staramy się być takimi osobami, które rozwiązują problemy, które sugerują jakąś drogę i które starają się nie piętrzyć jakby kłopotów, tylko starają się popychać każdy projekt do przodu, radząc jakby swoim doświadczeniem zgromadzonym w obserwacji różnych projektów, ale też wspierając się osobami, które są w naszym otoczeniu. I teraz a propos otoczenia. Mniej więcej 2 lata temu stwierdziliśmy, że obserwując projekty, które przychodziły do nas na bieżąco, widząc na jakim są etapie, jak bardzo motają się ze znalezieniem inwestora, potem jak trudno znaleźć im odpowiednie osoby do prowadzenia projektu, potem jak trudno jest im znaleźć odpowiednich podwykonawców z obszaru software'u, hardware'u, jak trudno jest zbudować stronkę internetową, jak trudno jest powalczyć w PR-ze, jak trudno jest powalczyć w marketingu, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne przy stworzeniu nowego produktu i odpaleniu nowego projektu, stwierdziliśmy, że fajnie byłoby połączyć siły z kimś, kto ma kompetencje, których my nie mamy i ma zasoby, których my nie mamy. W związku z czym znaleźliśmy, na szczęście niezbyt daleko, bo w Poznaniu i tak naprawdę znowu szczęście chyba moje, często słyszę, że urodziłem się w Czepku, ale pierwsze spotkanie tak naprawdę zaowocowało tym, że dogadaliśmy się z kimś, kto prowadzi firmę, instytucję otoczenia biznesu, która zajmuje się finansowaniem projektów i która zajmuje się tymi etapami, o których my nie mieliśmy, może nie to, że nie mieliśmy wcześniej pojęcia, ale totalnie nie znaliśmy się na chociażby pomocy w definiowaniu produktów, na testowaniu ich w trakcie developmentu i później na samej komercjalizacji. O finansowaniu nie wspominając, no bo jako kilkuosobowa spółka z paroma milionami obrotów nie mieliśmy nigdy ambicji, żeby w coś inwestować. W kilka projektów zainwestowaliśmy prywatnie, ale jako spółka nie mieliśmy takich możliwości. Lekko gdzieś tam sfrustrowani obserwując, że no my tutaj staramy się tym firmom pomagać jak najlepiej się da i obserwując tą rzekę kasy, która płynie z różnych miejsc, a szczególnie z Brukseli i na co ona jest wydawana, stwierdziliśmy, że fajnie zastukać do drzwi kogoś, kto wie, jak te środki pozyskiwać i spróbować połączyć z nim siły. Zaowocowało to połączeniem z firmą Unique, z unikalnym funduszem inwestycyjnym zrzeszającym inżynierów działających w konkretnych branżach. O tych branżach za chwilę. Spowodowało to, że tak naprawdę mamy jako fundusz, jako Mind Sailors, czyli jedna ze spółek, którą ten fundusz zrzesza, mamy
dość specyficzną ofertę i dość wyjątkową ofertę, którą możemy zaproponować pomysłodawcom czy firmom, które już funkcjonują, które chcą uruchomić nowy projekt. W teamie, który tutaj widać, w tym korze, mamy fantastycznych ludzi, którzy są mistrzami świata w swoich obszarach. Inicjatorką i pomysłodawczynią całego zamieszania z Unikiem, z MySailorsami, Test Labem, Post Labem i tymi wszystkimi spółkami, które zrzesza Unik, jest Dagmara Nickel, przedsiębiorczyni z Poznania, mocno osadzona w branży deweloperskiej, bardzo zdolna i świetna dziewczyna, znająca się na biznesie i która widziała już niejedno w tych obszarach biznesowych. Kobieta o dużej determinacji i sile przekonywania do swoich pomysłów, która już miała jakąś gotową bazę. Bo w momencie, gdy do niej gdzieś tam poszliśmy na pierwsze spotkanie, to nie był moment, w którym to wszystko było na etapie pomysłu. Działała już firma, która zajmowała się tworzeniem produktów w biomedycynie. Mieli już w portfolio kilka produktów, które pojawiły się już na rynku. Mieli kilkanaście spółek, w które inwestowali wcześniej jako fundusz inwestycyjny. I przyszedł moment, w którym Dagmara postanowiła wejść również w branżę elektroniki konsumenckiej, IoT, wearable i consumer products. Tutaj przyszedł czas na nas. Postanowiliśmy połączyć siły i stworzyć tak zwany, my to nazywamy one-stop shop, czyli miejsce, w którym, i słyszałem o takich miejscach wiele razy wcześniej, jakby jestem świadomy, że wielu z was może w to nie wierzyć, ale, bo byłem też po drugiej stronie, szukając miejsca, w którym mógłbym rozwinąć swój produkt, czyli teoretycznie miejsce, w którym idzie się z pomysłem, dostaje się kasę, dostaje się pomoc i jeszcze pomagają w komercjalizacji i ogólnie jest wszystko fajnie i wesoło. Jestem świadomy, że to brzmi zbyt pięknie, ale postaram się zaraz na kilku przykładach udowodnić, że tak faktycznie jest. Można by było długo opowiadać o każdym z tych asów, ale tak naprawdę poza nami, poza tym korem liczy się ten networking, który mamy dookoła. Ludzie, którzy pomogli nam zrealizować nasze projekty wcześniejsze, czyli ten magiczny networking, o którym tak często mowa, jeśli mówi się o kontaktach i kompetencjach, które się ma. Ta ekipa dookoła to są ludzie, którzy współuczestniczyli w różnych projektach i to jest, ja ich określam mianem takich osób, które są gotowe do pomocy przy projekcie o dowolnej porze dnia i nocy, bo jakby rozumieją naszą determinację i rozumieją nasze zacięcie i chyba lubią z nami współpracować. I ten team tak naprawdę i ten networking jest dla nas dużą przewagą, bo jeśli pojawi się zadanie z różnych obszarów, głównie to są osoby gdzieś tam z obszarów tych inżynierskich, ale nie tylko, jesteśmy w stanie do nich zadzwonić i szybko przystąpić do pracy. Pipeline. Środki, które pojawiły się ostatnio, czyli te 30 milionów złotych z funduszu bridżowego, którymi będziemy teraz dysponować, to jest temat relatywnie świeży, ale ten pipeline, który udało nam się zbudować z udziałem menadżerów inwestycyjnych, którzy pracują w Unik, ten pipeline, który udało nam się zbudować na bazie naszych kontaktów, jest całkiem pokaźny. Oczywiście nie wszystkie projekty przejdą do następnych faz, ale to pokazuje, że fundusz, który oferuje coś więcej niż tylko i wyłącznie kasa i mentoring, to jest coś, co jest potrzebne na rynku i fundusz, który lubi sobie pobrudzić rączki pracą przy danym projekcie i który bierze współodpowiedzialność za prowadzenie tego projektu, to jest coś, co na rynku jest potrzebne. Także ten pipeline na start ilościowo jest świetny. Zajęło nam to raptem 3 tygodnie, żeby zgromadzić fajną listę projektów i mocno nad tym pracujemy. A propos tych przykładów, bo będąc na waszym miejscu oczekiwałbym mocno przykładów wdrożenia, które miało miejsce dotychczas, żeby udowodnić, że faktycznie ci inżynierowie siedzący w tym funduszu inwestycyjnym coś tam robią, a nie tylko pobierają pensję. Dzień dobry. Podam wam przykłady 4 projektów, które
wykonaliśmy w tym roku, jeszcze nie z funduszu bridżowego, bo oczekując tak naprawdę na to, co się będzie działo w stolicy z uwolnieniem kasy na innowacje, postanowiliśmy skorzystać z programu 2-3-1 Parpowskiego, który umożliwiał 70% dotacji na realizację projektu. I tutaj wystąpiliśmy jako już ten one-stop shop, czyli zaproponowaliśmy pomysłodawcom lub właścicielom firm, którzy chcieli wdrożyć jakąś innowację i jakiś nowy produkt u siebie w ofercie, zaproponowaliśmy możliwość zdobycia dotacji 70%, w której beneficjentem tych środków w dużej mierze będziemy my jako realizatorzy tego pomysłu, gdzie finałem będzie to, że dostaną ten produkt i tą usługę, której oczekiwali, pod jednym dachem. I tu cztery przykłady na szybko. Zylia, czyli hub mikrofonowy, który służy do nagrywania poszczególnych ścieżek dźwięku. To nie my to wymyśliliśmy i nie my jesteśmy twórcą software'u, ale zrobiliśmy do tego piękną obudowę, która była na pierwszym slajdzie, możemy się później do tego cofnąć. Hub mikrofonowy 19 mikrofonów, który pozwala nagrać poszczególne ścieżki dźwięku, tak jak mówiłem, czyli wyobraźcie sobie zespół muzyczny. Zylia nagrywa to wszystko, a później jest w stanie odtworzyć basistę, gitarzystę czy wokal zupełnie osobno i sprawdzić, kto fałszuje. A tak naprawdę jest takim przenośnym studiem nagraniowym i fajnym produktem. Skookase. Skookase, walizka samojezdna, słuchajcie, czyli walizka, która mieści się w luku bagażowym i która umożliwia dostanie się na odprawę pierwszemu, bo tak naprawdę jeździ 20 na godzinę po lotnisku. Ma taką fajną, wysuwaną platformę. Zasilanie w środku jeszcze pozwala naładować waszego smartfona. Pomogliśmy zaprojektować case zewnętrzny i tworzymy prototyp funkcjonalny dla Pawła. Pierwsze efekty w styczniu. Boli. Po polsku trochę dziwna nazwa, ale mają ambicje gdzieś tam mocno eksportowe, także nie będzie problemu. Bagażniki dachowe, mocno wyróżniające się designem. Chciałem dzisiaj pokazać ten produkt, niestety jeszcze za wcześnie, bo jesteśmy na etapie wyboru z trzech koncepcji. Bagażniki dachowe z ładowaniem solarnym, które mają system otwierania oraz możliwość zasilania wewnątrz LED-ów po to, żeby spokojnie sobie zawartość tego bagażnika opróżnić na nartach. Opcja dostępu do bagażnika z 360 stopni, nie jest on otwierany tylko i wyłącznie w jedną stronę, a przede wszystkim coś pięknego, co absolutnie wyróżnia się na rynku, też budujemy dla nich prototyp. Eurostar. I tu jako przykład czegoś, co niekoniecznie jest startupem, to jest funkcjonująca spółka od ponad 15 lat na rynku, tworząca sterowniki do temperatury, które na pewno w co drugim pomieszczeniu tutaj się znajdują. Coś, co my bardziej znamy jako od tej strony startupowej, technologicznej i międzynarodowej. Krótko mówiąc, sterownik do temperatury, my myślimy Nest, a cały czas wiele spółek gdzieś tam działa i produkuje je w starym kształcie. Pomagamy Eurostarowi zaprojektować ten sterownik od zera, redefiniujemy jakby potrzeby klienta i staramy się je przekuć w konkretny produkt. To te cztery przykłady, które zrobiliśmy na szybko w tym roku po to, żeby sobie sami też udowodnić, że ten układ inżynierów wewnątrz funduszu jest dobrym pomysłem i że idziemy w dobrą drogę. Oczywiście nie odbyło się bez jakichś tam bólów, bo przy każdym projekcie zawsze pojawiają się jakieś schody, ale pokonaliśmy je bardzo szybko i zawsze z pomysłodawcą czy zawsze z twórcą produktu zmierzamy jak najszybciej ku celowi. Branże. Branże, w których działamy, to są te, które widać. Jako MySailors, czyli to biuro wzornictwa przemysłowego, przede wszystkim odpowiadamy za tą pierwszą i ostatnią. Trudno jest się mi wypowiadać w temacie ICT, bio i chemii, bo totalnie się na tym nie znam i do tego mamy zupełnie innych ludzi pracujących u nas i oni by mogli o tym opowiadać. My jednakże jako MySailors odpowiadamy za te dwie branże i mega cieszymy się, że możemy coś zaproponować więcej niż tylko nasze usługi w postaci tego wzornictwa i prototypowania, bo możemy, i tu odpowiadając na pierwsze pytanie, które padło ostatnio i podczepię się pod nie, bo było fajne, co oferujemy poza, w ramach współpracy z pomysłodawcą.
poza kasą i poza wsparciem inżynierskim przede wszystkim pomagamy zdefiniować produkt do końca. Sam wpadłem w pułapkę pomysłodawcy, który twierdził, że jego pomysł jest w 100% ok i że nie należy pytać nikogo, bo wiem najlepiej. Otóż sytuacja wygląda tutaj tak, że Rafał Roszak, który był przed chwilą na slajdzie, ma swój team, który pomaga w definiowaniu tych produktów, może nie na nowo, ale w dozdefiniowaniu tych produktów, z którymi przychodzi pomysłodawca. Organizujemy, magiczne słowo, warsztaty, ale faktycznie są to warsztaty z potencjalnymi klientami, które pomagają w określeniu, czy ten produkt jest ok, gdzie ewentualnie można było go zmienić przed etapem inwestycji. Nie wiem, ile mam czasu jeszcze? 5 minut. Dobra, to jeszcze jest dobrze. Podam wam teraz przykład takiego warsztatu. Zgłosiła się do nas, jako do MySellers, do biura wzornictwa, firma, która zajmuje się projektowaniem i produkowaniem nagród sportowych. Firma z dość długą tradycją, która ma monopol na rynku polskim i dość duży rynek, dość mocno opanowała rynek włoski. Poprosili nas o zaprojektowanie innowacyjnej nagrody sportowej. No, normalnie wyglądałoby to tak, że usiedlibyśmy z naszą grupą designerów i powiedzieli: OK, panowie, co by tu wymyślić? Sprawdzilibyśmy na szybko rynek i stwierdzili: OK, mamy piękną kreskę, narysujemy coś fantastycznego. Narysujemy nowy puchar albo nową platerę i będzie OK, wystawimy fakturę i klient będzie zadowolony. To na parę miesięcy wystarczy, wyróżni się czymś na rynku, zwiększy sprzedaż i będzie OK. To nie jest coś, co można robić gdzieś tam non-stop i dlatego zmieniliśmy trochę sposób podejścia i teraz z tym klientem zaczynamy od kroku pierwszego, czyli organizujemy warsztaty z nim samym, z nami oraz z osobami, które orientują się w tej branży, bo są organizatorami imprez sportowych, bo są przedstawicielami sklepów czy dystrybutorów, którzy takimi nagrodami się zajmują, bo są sportowcami, bo są organizatorami gdzieś tam imprez biegowych i tej całej reszty. Z taką grupą ludzi warto usiąść, warto porozmawiać i jakby widzieliśmy reakcję prezesa, który był w szoku, jak dużo pomysłów od tych osób wychodzi i wiemy, że to jest dobra droga. I dopiero jakby te warsztaty zaowocują tym, że my jako biuro projektowe dopiero usiądziemy wtedy do pracy, gdy ten brief będzie zdefiniowany do końca, gdy klient stwierdzi: OK, to jest dobra droga i możemy siadać do projektowania. Mniej intuicyjnej pracy, więcej odpowiedzialnej inżynierskiej pracy w kontakcie z klientem ostatecznym. To jako pierwszy krok. Później zaczynają się te etapy już pracy projektowej, czyli zaczynamy od trzech konceptów produktu. Rysujemy szkice tego, jak miałby wyglądać produkt. Następnie przechodzimy do fazy prototypowania, przygotowujemy prototyp wizualny, w następnym kroku prototyp funkcjonalny, w międzyczasie go testujemy z grupą docelową, no a w międzyczasie oczywiście pojawia się na to wszystko kasa. Nie powinienem o tym zapomnieć, szczególnie dzisiaj. Więc ten one-stop shop i ten alfabet, w którym uczestniczyliśmy, w tym new product development, mocno się rozciągnął. Już nie jesteśmy tylko grupą inżynierów, która tworzy produkty na zlecenie, jesteśmy grupą inżynierów, która współtworzy te produkty i jeszcze jest w stanie sfinansować je na odpowiednim etapie. I podpinając się jeszcze pod pytanie drugie, nie to, że to jest obawa, że nie zadacie mi żadnych, ale podpinam się pod pytanie drugie, na jakim etapie warto przyjść? Będąc sam twórcą kilku projektów i poszukując środków finansowych, udało mi się ich zgromadzić w historii dość dużo, nauczyłem się jednego, że im bardziej zainwestuje się swoje środki, im bardziej zainwestuje się swój czas i im później się pójdzie do inwestora, tym lepiej. Oczywiście nie ma co za długo zwlekać, bo pomysł w szufladzie do niczego się nie nadaje. Warunki. Jako fundusz inwestycyjny proponujemy od 1 000 000 do 3 milionów złotych na ten pierwszy etap. Nie mamy ambicji gdzieś tam wchodzenia na udziały większościowe, jesteśmy udziałowcem mniejszościowym. A co oferujemy, mówiłem przed chwilką. Serdecznie zapraszamy do Poznania. Mamy fantastyczne miejsce, ale to nie miejsce się liczy, tylko ludzie, którzy je wypełniają i którzy siedzą tam na co dzień. Czujemy, że tworzymy coś fantastycznego i czujemy, że tworzymy coś unikalnego i zapraszamy do Unika na rozmowy o waszych pomysłach i o tym, co można by było zrobić z nimi w kolejnych krokach. I dziękuję.